Cześć, tu Kaczy z BSNJ. Mamy szwedzkie pojazdy, wprowadzenie szwedzkiego drzewa technologicznego. Mamy czołgi lekkie, czołgi średnie, czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów. I nowa mapa murowanka zamieć. To jest od dzisiaj wszystko, od 2 listopada. Szwedzkie drzewo technologiczne jest gotowe do zdobycia. To jest oddzielny filmik o drzewku szwedzkim. To będzie link podpięty w opisie. Zobaczmy, co tutaj mamy. 2 listopada rozpocznijcie przygodę z nowym drzewem technologicznym od STRV FM21, czołgu lekkiego pierwszego poziomu. Od niego drzewo rozwidla się na linię mieszanych czołgów i linię niszczycieli czołgów, w której na 8 poziomie pojawia się tryb ostrzału. Mamy czołgi lekkie. Pierwszy tier, drugi i trzeci. STRV FM21, STRV M40L. Tu zabrakło STRV M38 drugiego poziomu, bo to jest pierwszy, to jest trzeci. Dobra, jedziemy dalej. Mamy czołgi średnie. Czwórka Lago. Piątka STRV M42. Szóstka STRV 74. I siódemka Leo. Jeden slajd poglądowy, nie ma więcej. To jest chyba Leo. Jak się nie mylę. Nie, STRV 74, szóstka, przepraszam. Czołgi ciężkie, czyli od 8 Emil 1, 9 Emil 2, 10 Kranwagen. Na zdjęciu mamy Emila 1. I teraz, jak się nie mylę, chyba się nie mylę, Emil 1 i Emil 2 i Kranwagen to są magazynki. Teraz mamy niszczyciele czołgów. To jest oddzielna linia w drzewku. SAF M43, IKEF 652. Tu są tylko dwa, ale to mamy tak, dwójka. PVL VV FM42, trójka. IKV 72, czwórka SAF M43, piątka IKV 103, szóstka IKV 65 ALT 2, siódemka IKV 90 typ B. I później mamy od 8 pojazdy z trybem ostrzału, czyli UDES-03 i STRV-103-0 i STRV-103-B. Tu mamy na slajdzie STRV-103-B. Tu jest rozpisane, o co chodzi z tym trybem ostrzału. Przeczytajmy sobie to. Gdy dotrzecie do UDES-03 na 8 poziomie, rozpocznie się rozgrywka z trybem ostrzału. Pojazdy z tą nową mechaniką możecie rozpoznać dzięki ikonie obok ich wskaźnika mobilności. A w widoku modułów opis silnika wyświetla czas potrzebny na przełączenie w tryb ostrzału. Te niszczyciele czołgów wyposażone są w specjalne hydropneumatyczne zawieszenie, które pozwala kontrolować kąt nachylenia kadłuba. Ich działa są wbudowane w kadłub i praktycznie nieruchome, więc celowanie zależne jest od ruchu kadłuba. W tym celu posiadają tryb jazdy i tryb ostrzału. Tryb jazdy. Ten tryb służy głównie do przemieszczania się. Niszczyciel czołgów jest w pełni mobilny, ale nie może skutecznie strzelać. Tryb oznaczony jest na zielono z dwoma
Czego? Szweronami i pokazuje, ile czasu trwa połączenie w tryb ostrzału. Tryb ostrzału. Jeśli znajdziecie się już na odpowiedniej pozycji, by oddać strzał, przełączcie pojazd w tryb ostrzału. W tym trybie mobilność jest ograniczona, ale posiadacie pełną kontrolę nad działem. Siatka maskująca i lornetka polowa pozostają aktywne podczas obrotu kadłuba, co daje dodatkową przewagę. Ten tryb oznaczony jest na czerwono z celownikiem i pokazuje, ile czasu trwa przełączenie w tryb jazdy. Dodatkowy opis. Wciśnij przycisk tryb ostrzału, ten sam co blokada kadłuba. Zobacz ustawienia sterowania w opcjach. Aby przełączać między trybem jazdy i ostrzału podczas bitwy, pamiętaj, że przełączenie między tymi trybami trwa chwilę, a w tym czasie nie można strzelać ani się poruszać. System celowania, widok snajperski z pierwszej osoby, działa inaczej w trybie jazdy, podobnie do widoku w trzeciej osobie. Kontrolowana jest kamera zamiast działa, które porusza się w kierunku wskazanym przez kamerę. Podczas ruchu kamerą w trybie ostrzału zawieszenie jest używane, by nakierować czołg w tym samym kierunku. Czyli generalnie mamy tryb jazdy i tryb ostrzału. To ze względu tego, że po prostu tutaj w tych czołgach, w tych niszczycielach czołgów, armata jest na stałe wbudowana w kadłub i góra-dół, czyli wychył i depresja działa, robimy na hydropneumatycznym zawieszeniu. W tym trybie ostrzału. Dojdziemy do tych czołgów, zobaczymy. Ja nie mam, bo tam był tylko w premce z tą flagą szwedzką, to nie kupowałem, bo był drogi. Dojdziemy, zobaczymy, jak to działa. I jeszcze nowa mapa. Nowa mapa Murowanka Zamieć, czyli wariant zimowy mapy Murowanka. Murowankę dopadła zamieć w nowej odsłonie mapy. Przy silnych wiatrach i oślepiającym śniegu znajdowanie przeciwników może nie być takie łatwe. Czyli to był ten, to jest ten tryb. To mamy poglądowe slajdy, raptem tylko dwa. Czy tak jest zamieć, śnieg, czy tam tajfun, deszcz mocny i tak dalej, czyli mamy pewnie ograniczenia widzenia i zasięgu radia. No i to by było na tyle. To by było z tego infoniusa wprowadzenie szwedzkiego drzewa technologicznego i tej nowej mapy Murowanka Zamieć. Tego wariantu map. W opisie filmu będą wszystkie linki i będzie link do filmiku drzewka szwedzkiego. Ok, dzięki, na razie, cześć. Aha, oczywiście przypominam, że tu jest ta operacja do niszczyciela 103 STRV. Gdzie on tutaj jest? O, do STRV-103B jest to operacja, w której wspomagamy się grając z niszczycielami czołgów drzewka szwedzkiego i mamy ten mnożnik PD gwiazdek 1.25 i on jest tańszy, bo to jest droga do STRV-103B i ta dziesiątka jest tańsza. 30% srebra. Do piątki wszystkie niszczyciele są tańsze o 50% srebra i od szóstki też są tańsze o 30% srebra. To by było takie domówienie do tego infoniusa. Ok, dzięki, na razie, cześć.